Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Twoja pomoc dla powodzian to teraz reklama w podcaście Na Celowniku. Zachęcamy wszystkie osoby i firmy do pomagania potrzebującym. Każdy wasz datek, finansowy, rzeczowy czy organizacyjny, na jakąkolwiek zbiórkę oddolną, NGO, szpital, szkołę, fundację czy schronisko dla zwierząt, na rzecz poszkodowanych i potrzebujących, wynagradzamy wspomnieniem o Was na początku i końcu każdego premierowego odcinka podcastu Na Celowniku, co najmniej przez wrzesień i październik 2024 roku. Pomocy udzielili Fundacja i Ośrodek Szkolenia Combat Alert, Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa, Beata Weidemann, anonimowi darczyńcy i wolontariusze. Zachęcamy także do wsparcia zbiórki na rzecz młyńskiej rodziny. Szczegóły w opisie odcinka. Dziękujemy. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest prokurator Piotr Kosmaty. Dzień dobry, panie prokuratorze. Witam serdecznie pana, witam serdecznie wszystkich, którzy nas będą słuchać. Prokurator Piotr Kosmaty, doktor nauk prawnych, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, przyjaciel Fundacji Sprzymierzeni z GROM, autor setek publikacji i książek. Panie prokuratorze, spotykamy się dzisiaj trochę wywołani do tablicy przez media, ale chciałbym zacząć od końca, bo w podcaście Na Celowniku bardzo często poruszamy kwestie związane ze służbami specjalnymi, no i ostatnio też bardzo ważnym wątkiem jest kwestia ustawy, roboczo nazywanej Kodeksem Pracy Operacyjnej, i trochę uprzedzając fakty, no szykuje się taka rozmowa między nami i do tej rozmowy Państwa zapraszamy, do tego na pewno w pewien sposób wrócimy i myślę, że tak naprawdę przyczynkiem jakby do tej rozmowy jest także to, że przedstawiamy trochę pozycje służb specjalnych, w ogóle służb mundurowych, które wykorzystują katalog tychże czynności. Wskazujemy również prawa obywatela, prawa człowieka, które no w jakiś tam sposób dochodzi do ingerencji w przypadku stosowania takich czynności, a nigdy się nie zastanawialiśmy nad tym wymiarem sprawiedliwości, nie zastanawialiśmy się także nad organami ścigania. Więc tutaj, panie prokuratorze, trochę tak od końca, chyba jest to ważne tak naprawdę do mówienia, prawda? Wydaje mi się, że bardzo ważne, gdyż przede wszystkim ono to, co pan powiedział, dotyczy każdego obywatela. I te prawa człowieka właśnie każdy z nas ma i ta działalność operacyjna, która też przekłada się na proces, czyli na to, co my robimy, prokuratorzy, i potem co kierujemy do sądu, ona dotyka bezpośrednio albo może dotknąć każdego obywatela. Także wydaje mi się, że tematyka ta, którą dzisiaj poruszamy i poruszymy w przyszłości, jest niezwykle ważna dla każdego z nas. Panie prokuratorze, ale gdzieś tam tym wspomnianym przyczynkiem do naszej rozmowy było to, co ostatnio pojawiło się w telewizji TVN, bo wróciła sprawa Jarosława Ziętary, dziennikarza, który zaginął 30 lat temu. 32 dokładnie minęło, tak. Tak, i pan tę sprawę prowadził. Czemu tak naprawdę ta sprawa wraca? Bo ja też nie chcę nikogo wyganiać, aby szukał. No po to też się spotykamy, abyśmy mogli porozmawiać. I no nie chcę powiedzieć, że jakieś tajemnice zdradzić, ale no porozmawiać o sprawie, która no budzi pewne kontrowersje, niedopowiedzenia. No niektóre fakty są interesujące, patrząc tak z kryminalnego punktu widzenia. Przecież kryminały lubimy czytać. Tak. No ale to jednak tyczy no, kiedyś pewnie żywego człowieka. I chyba wymaga to trochę dopowiedzenia. Czemu tak naprawdę do tego wracamy? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że to jest jedyne znane mi po 1989 roku tutaj w Europie przypadek zabójstwa dziennikarza, prawda? Dziennikarza, który zginął wykonując swoją misję, czyli prowadząc, już można powiedzieć, wtedy
tak zwane śledztwo dziennikarskie. Ja bym go nazwał, analizując tą sprawę i te informacje, które uzyskałem w postępowaniu, jako takiego prekursora czy pioniera dziennikarstwa śledczego. I rzeczywiście, tak jak pan powiedział, się zgadzam z tym, ta sprawa zmieniła moje widzenie w ogóle na przemiany, jakie miały miejsce po 89 roku w Polsce, gdyż to kryminał, to bym powiedział, że takiego wyższego lotu jest to. To, co udało mi się dotrzeć, do jakich udało mi się dotrzeć ustaleń w tym śledztwie, no naprawdę można powiedzieć, że jest to kryminał i to dużej wagi. A dlaczego wracamy, żeby nie odejść od tematu? No jest to do dnia dzisiejszego nieosądzona zbrodnia. Mnie udało się dzięki, no to nie chcę być nieskromny, natomiast no, rzeczywiście wymagało to gigantycznej pracy. Udało mi się przynajmniej zebrać materiał dowodowy i skierować po raz pierwszy w ciągu tych 32 lat akt oskarżenia do sądu. Ale to dotyczy Aleksandra Gawronika, byłego senatora, byłego człowieka, który był pierwszy na liście najbogatszych Polaków tygodnika Wprost i udało się go oskarżyć o podżeganie do zabójstwa Jarosława Ziętary. Natomiast do dnia dzisiejszego nie został ustalony sprawca, bezpośredni sprawca zamordowania dziennikarza i dlatego też apel ostatnio był kolejny apel dziennikarzy. Mówiąc krótko, podpisali to wszyscy redaktorzy najważniejszych mediów w Polsce, gazet stacji telewizyjnych i radiowych, apel do ministra sprawiedliwości o to, żeby tą sprawę w zakresie właśnie tego sprawcy, która była do tej pory prowadzona, podjąć na nowo i spróbować jeszcze raz znaleźć bezpośredniego sprawcę zabójstwa Jarosława Ziętary. Ta sprawa została umorzona w 2019 roku. Ja natomiast pozostaję na placu boju. Skierowałem do Sądu Najwyższego kasację, gdyż Aleksander Gawronik został uniewinniony od zarzucanego mu czynu, czyli od podżegania właśnie tych osób do porwania i zamordowania Jarosława Ziętary. Podkreślam, że prawie żadna z tych osób już nie żyje. I była to sprawa niezwykle ciężka do przeprowadzenia dowodów i zebrania tych dowodów, natomiast jestem głęboko przekonany i mówiąc tak dość górnolotnie, ale schodząc z tego świata pewnego dnia będę miał poczucie spełnionej misji i czegoś, że udało mi się coś wartościowego w życiu zrobić, to znaczy ujawnić przynajmniej prawdę o tych latach i o tym, co się stało z Jarosławem Ziętarą, a tego niewątpliwie, tych ustaleń, żeśmy dokonali. I tak króciutko w telegraficznym skrócie, był to czerwiec 92 roku, kiedy na terenie jednego z podmiotów, słynnego podmiotu gospodarczego na całą Polskę, miała miejsce rozmowa, w trakcie której właśnie Aleksander Gawronik był bardzo niezadowolony, że Jarosław Ziętara jeszcze chodzi po tym świecie i podżegał obecne tam osoby, czyli ochroniarzy w tej firmie, a także inne osoby do tego, żeby go, jak on to powiedział, ma być skutecznie zlikwidowany. Dlaczego się go tak bał? Bał się go dlatego tak, że Jarosław Ziętara od dłuższego czasu prowadził, tak powiedziałem, intensywne czynności dziennikarskie mające na celu ujawnienie bardzo dużych, mówiąc kolokwialnie, przekrętów w tak zwanej szarej strefie gospodarczej Poznania. Czyli to, o czym wszyscy wiemy, te lata 90., początek lat 90., przemyt na ogromną skalę spirytusu, papierosów, które płynęły barkami również przez rzekę Odrę. Jarosław Ziętara był daleko posunięty w tych swoich działaniach, no i niestety w ten sposób bardzo zagrażał tym interesom Aleksandra Gawronika i innych osób i zapadła decyzja ostatecznie właśnie, że należy go skutecznie zlikwidować. Materiał dowodowy w postaci dwóch świadków bezpośrednich zdarzenia, którzy słyszeli te słowa, a także kilku innych świadków, którym opowiadał o tym Aleksander Gawronik, również przebywają w zakładzie karnym, wskazują jednoznacznie, że on dopuścił się tego czynu, więc ja do końca wierzę, że Sąd Najwyższy podejmie taką decyzję, że będę mógł jeszcze dalej prowadzić to postępowanie. I jeszcze jedna rzecz, która żeby mi nie uciekła, którą chciałbym się podzielić, bo to jest bardzo duży, powiedzmy sobie, element tej sprawy i tych ustaleń. Udział służb specjalnych. Postępowanie wykazało, albo inaczej powiem, dzięki postępowaniu ja nie mogę wykluczyć i nie wykluczę tego, że duży udział w całym, że tak powiem, życiu zawodowym Jarosława Ziętary miały służby specjalne. Nie mogę wykluczyć tego, że był wykorzystywany do pewnych gier, które rozgrywały służby specjalne albo ludzie, którzy wtedy znajdowali się w służbach specjalnych, gdyż proszę pamiętać, że on otrzymywał informacje, mając 24 lata, takie, które kilkudziesięcioletnim doświadczeniem inny dziennikarz, znający wszelkie układy, nie mógłby dostać takiej informacji. Więc nie jest wykluczone, że służby grały również Jarosławem Ziętarą, niestety ze szkodą dla niego,
chcąc na przykład wykorzystać go jako osobę, która mogłaby ujawnić opinii publicznej takie, a nie inne fakty i to miało być elementem rozgrywki. Jeszcze jest jedna rzecz bardzo istotna. Przez długie, długie lata jest to w dokumentach, czyli mówiąc krótko w aktach sprawy, na zapytania prowadzących sprawę prokuratorów, gdyż ta sprawa przez wiele lat prowadzona była w Poznaniu, no tam się skończyła umorzeniem za każdym razem, pytano przedstawicieli służb specjalnych, między innymi już nieżyjącego ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego, czy Jarosław Ziętara miał jakikolwiek kontakt ze służbami specjalnymi, albo inaczej, czy służby specjalne w jakikolwiek sposób interesowały się Jarosławem Ziętarą. Odpowiedź zawsze była jednoznaczna. Nie, nigdy nie było zainteresowania ze strony służb Jarosławem Ziętarą, jak również służby nie interesowały się tym, co się z nim stało. Przeczą temu fakty, dowody, które udało mi się zgromadzić w tym postępowaniu. Taki podstawowy dowód udało mi się dotrzeć do akt Agencji Wywiadu, które znajdowały się w archiwum obecnej Agencji Wywiadu, gdzie jednoznacznie z nich wynika, że Jarosław Ziętara był w zainteresowaniu służb. Co więcej, służby, a mówiąc krótko, zarząd wywiadu ówczesnego Urzędu Ochrony Państwa, chciał Jarosława Ziętarę zatrudnić na etacie. W tym celu spotykał się z Jarosławem Ziętarą agent zarządu wywiadu, próbując go, mówiąc krótko, zwerbować, namówić do pracy. Jarosław Ziętara jednak odmówił, tłumacząc to, motywując to tym, że no to nie jest jednak praca dla niego, to nie jest praca taka, on jednak jest stworzony do pracy dziennikarskiej. Mamy na to potwierdzenie w tych aktach, które udało mi się do nich dotrzeć, ale również chociażby po przeczytaniu notesu, który został zabezpieczony po śmierci, po porwaniu i zamordowaniu Jarosława Ziętary, gdzie wprost były wypisane daty, w których spotykał się z tymże agentem i prowadzili rozmowy na temat ewentualnej pracy. I jeszcze to mogę powiedzieć chyba, bo to publicznie było powiedziane, bardzo istotny element. Chociażby na rozprawie sądowej, przed sądem, publicznej rozprawie, gdy zeznawał w charakterze świadka były redaktor naczelny tygodnika Wprost. Wszyscy wiemy, o kim mówię, ja no nie mogę używać tych nazwisk z tego względu, że no to jest świadek. Stwierdził, że udał się do niego Aleksander Gawronik, wtedy do Warszawy, do siedziby tygodnika Wprost, bodajże na Nowym Świecie. I zaproponował spotkanie właśnie z Aleksandrem Gawronikiem na terenie Poznania i Mariuszem Świtalskim. Wówczas redaktor naczelny tygodnika Wprost rozmawiał z ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych, właśnie panem Milczanowskim, i ten wtedy powiedział takie słowa, to jest w protokole rozprawy sądowej. Damy ci obstawę i to dość mocną, z tego względu, że już wystarczy nam, że jeden dziennikarz nie żyje. Wiemy, że w Poznaniu w chwili obecnej jest rezydent rosyjskiej mafii, za którym nasze służby chodzą, obserwują go, więc mieliśmy już dość, mamy problemów z jednym nieżyjącym dziennikarzem. W związku z powyższym damy ci ochronę. I rzeczywiście Marek K., czyli redaktor naczelny tygodnika Wprost ówczesny, otrzymał ochronę w postaci wielu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, którzy obstawiali zarówno dom, w którym było to spotkanie, jak i później restaurację na poznańskim rynku. Także to jest kolejny element wskazujący ewidentnie na to, że służby interesowały się tym, co się stało z Jarosławem Ziętarą, a także miały wiedzę na ten temat, że Jarosław Ziętara nie żyje. I tutaj chciałbym jeszcze dodać, że gdy przesłuchiwałem Gromosława C., czyli byłego szefa Urzędu Ochrony Państwa, on też na protokół stwierdził, że była taka sytuacja, że wsiadł w samochód z już nieżyjącym szefem Gromu, dowódcą Gromu generałem Petelickim i uzbrojeni przyjechali do Poznania, do siedziby UOP ówczesnego, celem wyjaśnienia tej sprawy, i to pokazuje, że wiedza ta była w służbach, to jest raz, a dwa, to też pokazuje, jakie były czasy, gdzie szef Urzędu Ochrony Państwa z generałem jadą z bronią, że tak powiem, ustalać pewne fakty, czyli to pokazuje, w jakiej rzeczywistości wtedy się obracaliśmy. Także te zainteresowanie służb na pewno było i wiele innych jeszcze jest dowodów, ale to musielibyśmy nieskończoność, musiałbym tutaj pana i państwa zanudzać. Natomiast było wiele innych ciekawych, bardzo ciekawych ustaleń w tej sprawie związanych właśnie z pojawiającymi się przedstawicielami służb, chociażby jeszcze jednym, teraz mi się przypomniała dość istotna sprawa, wizyty dwóch panów z Urzędu Ochrony Państwa u pana Jackowskiego, znanego człowieka, który przewiduje przyszłość, który wydaje również opinię wydawał opinię na potrzeby postępowań. Po wizycie tych panów jakoś więcej już nie otrzymaliśmy żadnych informacji od pana Jackowskiego. Także te wizyty jednak były i to zainteresowanie służb było. Panie prokuratorze, no
Trzeba powiedzieć, że tutaj jest wiele tych wątków, które i w podcaście są poruszane i o których będziemy rozmawiać, bo służby specjalne, jak się okazuje, pojawiają się tutaj, bym powiedział, dość mocno. Tak. Być może kiedyś, czy pana autorstwa, czy kogoś innego, pojawi się jakaś książka i to chyba gruba cegła z tego będzie, jak się okazuje. I bardzo ciekawa, że się wtrącę. Tak, bardzo ciekawa, tak. No bo dziennikarz, który pracuje, no umówmy się, może nie w jakiejś ogromnej redakcji, wychodzi do pracy, znika po drodze. Tutaj są też ciekawe wątki, że okazuje się, że prawdopodobnie zatrzymali go mężczyźni przebrani za policjantów. Tak. Zresztą do jednego ze świadków, i to w tamtym roku zdaje się, też przyszli przebierańcy, tak, i próbowali mu materiały ukraść, a tak naprawdę w efekcie pewnej formy napadu. No tutaj ja widzę, no faktycznie chyba to, co pan prokurator powiedział, te dzikie lata końcówki 80., a zwłaszcza początku i w ogóle 90., przestępczości zorganizowanej, układów, pan prokurator dzisiaj tego słowa użył, no de facto mafijnych, tak? No bo momentami, jeżeli uda się kiedyś komuś coś udowodnić, to może się okazać, że to była nie tylko przestępczość zorganizowana, ale układ mafijny, na który najpewniej Jarosław Wyciętara samodzielnie, bądź zainspirowany przez kogoś, no wpadł. Dokładnie tak i sam, powiem tak, sam on nie mógł sobie poradzić. To było zbyt duże wyzwanie i to, co pan powiedział przed chwilą. Proszę pamiętać, że w 89 roku większość tych ludzi, którzy w 90 roku byli w prywatnych firmach, czy nawet już w Urzędzie Ochrony Państwa, to byli ludzie, którzy jeszcze kilka miesięcy wcześniej byli w służbach PRL-owskich. Czy to w WSI, czy to w Służbie Bezpieczeństwa. Także no, nawet w tym postępowaniu udało się ustalić, że ci, którzy przeszli tak zwaną weryfikację ówczesną, ja jestem za młody, nie pamiętam, jak ta weryfikacja wyglądała, natomiast no, musiała być fikcyjna z tego względu, że te osoby, będąc już zatrudnione w Urzędzie Ochrony Państwa, dalej współpracowały ze swoimi kolegami z byłych służb PRL-owskich, którzy byli po drugiej stronie, czyli byli w tym tak zwanym biznesie. No a ten biznes wtedy w większości, no to był biznes, który można by dzisiaj określić jako ten, który nadaje się do wizyty prokuratora. Także tak było rzeczywiście, no to był strasznie ciężki czas i Jarosław Wyciętara w mojej ocenie, a już to podkreślałem wielokrotnie w rozmowach, on miał bardzo ciężką sytuację. On jeszcze miał, ja poznałem go też charakterologicznie, nie ukrywam, że wciągnęła mnie ta sprawa, że wczułem się w tą jego rolę i to był człowiek bardzo zasadniczy, dążył do celu, który sobie nakreślił, natomiast był bardzo skryty. On tymi swoimi informacjami się z nikim nie dzielił i w mojej ocenie w tamtych czasach spowodowało to, że właśnie spotkało go to, co go spotkało, gdyż nie zabezpieczał się. Nie zabezpieczał się w żaden sposób. W mojej ocenie powinien był wtedy podzielić się z jakąś bardzo osobą zaufaną, nie wiem, w środkach masowego przekazu gdzieś, żeby mieć tą pewną ochronę. Natomiast no wszystko zabrał ze sobą z tego świata i to też jest element, który spowodował według mnie, że on większych szans wtedy nie miał niestety w zderzeniu z tak dużą machiną, jaka na początku lat 90. w Polsce powstała. Panie prokuratorze, bo powiedział pan coś, co od razu też mnie w jakiś tam sposób, no może nie zakuło, ale zacząłem szukać w swojej głowie, zacząłem sobie przypominać. Pan powiedział, że sobie nie przypomina takiej sprawy. W Polsce nie. Ja pamiętam jedną z ostatnich takich spraw na Słowacji. Zginął tak. Dziennikarz Jan Kuciak. I tam też się wątki najróżniejsze pojawiały, tak? Kwestia władzy, mafii, znowu tychże rosyjskich służb i tak dalej. Ale no to jest bulwersujące, umówmy się, kiedy ginie przedstawiciel czwartej władzy, ginie ze względu na to, jakie obowiązki wykonuje. I to budzi pewne, no, zgorszenie, to jest za małe słowo, ale właśnie bulwersuje opinię publiczną, bulwersuje tak, nas wszystkich. Oburzenie, tak. Tak, tak. A jak pan patrzy w ogóle na to, że służby specjalne ze światem mediów się w pewien sposób przechodzą, może tak to powiem, bo z jednej strony niby nie wolno, z drugiej wiadomo, że kto bardziej pomoże jak dziennikarz. No, sytuacja, bym powiedział, dość specyficzna. Jak pan jako prokurator na przechodzenie się tych dwóch światów patrzy? No ja powiem tak, że na pewno jeszcze obserwując właśnie historię przez pryzmat tej sprawy, no jest to dla bytu państwa i dla pewnej przejrzystości, dla transparentności państwa nie jest to dobra sytuacja. Dlatego proszę pamiętać, że później w zapisach ustawowych pojawiły się przepisy, które zabraniały na przykład korzystania przez służby z dziennikarzy jako ze źródeł informacji, prawda, tych tak zwanych tajnych współpracowników, no gdyż jest to sytuacja niezdrowa. Ten przykład pokazuje właśnie Jarosława
Ziętary. Także no to jest, uważam, że to jest sytuacja niezdrowa i tu powinny być transparentnie określone reguły. I tu wrócę już może do tego, czego zaczęliśmy, co pan zasygnalizował. Chociażby taki kodeks, ja patrząc teraz oczami prokuratora, taki kodeks postępowania operacyjnego. No w mojej ocenie on powinien powstać wiele lat temu, gdyż określa jasno i przejrzyście, co wszystkie służby mogą, czego im nie wolno, jak należy działać. No i to powinno być już dawno zrobione, gdyż to nakreśliłoby pewne ramy, w których można działać służby specjalne, dziennikarze i to powoduje tą transparentność naszego życia publicznego, ale także pewne zaufanie wtedy do państwa. Bo jeżeli te, powiedzmy sobie, kontakty są za mocne, jeżeli służby dopuszczają się wykorzystywania na przykład dziennikarzy do rozgrywki swoich jakichś tam interesów, no to prowadzi do niezdrowej sytuacji, prawda? To prowadzi chociażby do tego, co w mojej ocenie mogło spotkać, podkreślam, Jarosława Ziętarę. Także tutaj jest, na pewno jest potrzeba dużej transparentności i określenia kompetencji, kto co może i jak daleko może się posunąć. Panie prokuratorze, pytanie trudne, może trochę kontrowersyjne. Czemu tak naprawdę do końca się nie udało rozwiązać tej sprawy? Były jakieś naciski, coś się działo, co pana w jakiś sposób niepokoiło w tym wszystkim? Już mówię i być może nie wszystko powiem, natomiast bardzo dziękuję za to pytanie. Proszę pamiętać, mamy 8:40, 1 września 1992 roku. Proszę się cofnąć te 32 lata temu, to teraz minęły te 32 lata. Jarosław Ziętara wychodzi ze swojego mieszkania przy ulicy Kolejowej, gdzie wynajmował mieszkanie razem ze swoją ówczesną narzeczoną. Co ciekawe, ona zeznała, jak ją przesłuchiwałem, że nigdy nie patrzyła, jak on wychodzi z domu do pracy. Do tej redakcji Gazety Poznańskiej miał niedaleko. Wtedy jakoś dziwnie, instynktownie coś ją tknęło i patrzyła i widziała, jak on odchodzi i skręca w pobliską ulicę. A dlaczego to mówię? To jest o tyle istotne, że przejąwszy tą sprawę w 2011 roku, czyli proszę pamiętać, po ilu latach już, przeprowadziłem pierwszy w historii tych postępowań, my to nazywamy procesowy eksperyment procesowy, popularnie się to mówi wizja lokalna. I to pozwoliło mi na odtworzenie ostatnich chwil przed porwaniem Jarosława Ziętary. I co się dzieje? Pierwszy wrzesień 92. Przez rok nie dzieje się nic. Narzeczona po kilku dniach zgłasza informację na policję, że Jarek nie wrócił do domu. W związku z powyższym wszczyna się na policji normalne poszukiwania. To nie jest postępowanie przygotowawcze, to nie jest śledztwo, dochodzenie. Poszukiwania osoby zaginionej. Nawet powołano grupę specjalną do poszukiwań z tego względu, że dziennikarze bardzo wtedy naciskali. Zakończyło się to wynikiem negatywnym, grupę rozwiązano. Mija rok. I dopiero w wyniku nacisków ojca Jarka, który miał bardzo analityczny umysł, analizował wszystkie dokumenty, wszystkie zapiski prasowe, działalność Jarka i on wskazywał, że należy przeprowadzić postępowanie. On pisał m.in. wówczas do Rzecznika Praw Obywatelskich. Te wszystkie działania spowodowały, że 6 września 1993 roku, czyli proszę zauważyć, rok i 5 dni po porwaniu człowieka i po jego zabójstwie wszczyna się dopiero śledztwo. Każdy, kto ma troszkę styczności z działaniem policji, prokuratury, służb, wie, że szczególnie przy przestępstwach przeciwko życiu, czyli zabójstwa, mówię prosto, żeby tutaj nie rzucać tej nomenklatury, czyli mówiąc krótko, przy zabójstwie najważniejsze są pierwsze minuty, najważniejsze są pierwsze chwile działania, gdzie można zebrać jakikolwiek materiał dowodowy. To jest primo. Tego nie było, rok się nic nie działo. Proszę drugą rzecz pamiętać. W jakiej rzeczywistości my teraz żyjemy, a w jakiej rzeczywistości wtedy, taka rzeczywistość wtedy była. Nie było telefonów komórkowych, nie było kamer, które teraz wszędzie są, na każdym rogu. Ja podejrzewam, że gdyby teraz do tego porwania doszło, mielibyśmy w ciągu kilkudziesięciu godzin masę zrzutów z kamer. Mielibyśmy informacje z BTS-ów, prawda, czyli tych stacji bazowych, które by określały nam, gdzie Jarka wywieziono. Mieliśmy cały szereg innych możliwości technicznych, których kompletnie nie było. Ja to pokazuję, żeby można zobaczyć, w jakiej ja działałem w rzeczywistości, prowadząc to śledztwo. I co dalej? Po tym roku wszczętego śledztwa, o co wszczyna się to śledztwo? Poznańska prokuratura wszczyna o porwanie, prawda? Przepraszam, nawet chyba nie wtedy o porwanie, tylko tak, o porwanie, natomiast umarza po roku czasu wobec niestwierdzenia przestępstwa, czyli upływają kolejne lata. Mija kilka lat, znowu Poznań bodajże w 1998 roku podejmuje to śledztwo,
prowadzi i umarza wobec niewykrycia sprawców, ale wobec jakiego przestępstwa? Dalej wobec pozbawienia wolności, czyli mówiąc krótko, no uprowadzenia, możemy tak powiedzieć kolokwialnie. I dopiero w 2011 roku, kiedy dostałem tą sprawę, kiedy przeczytałem te akta, nie upłynęło długi czas, jak postanowiłem i zmieniłem kwalifikację prawną tego czynu na 148, czyli na zabójstwo. Co to spowodowało? Po pierwsze, że się sprawa nie przedawniła i mamy jeszcze trochę do tego, że zanim się ona przedawni, ale co najważniejsze z punktu widzenia strategicznego tego postępowania. Odrzuciłem wszystkie wersje, które do tej pory były w mojej ocenie no, bezpodstawne, czyli wersja, że zmienił kraj i gdzieś sobie żyje na jakimś kraju, w krajach trzeciego świata, bądź nie wiem, nawet jakichś Szeszelach i tam należy go szukać. Wersja, że zaginął w Bieszczady, w które rzeczywiście jeździł. Była też wersja, ja to nazywam ją zazdrosnych Włochów, z tego względu, że była tam taki epizod, że przyjechali jacyś Włosi i oni pojechali razem, Jarek, jego narzeczona i ci Włosi w góry, w Bieszczady. Tam mogły być kwestie dotyczące zazdrości Jarka i tak dalej. To wszystko niepotrzebnie w mojej ocenie przez te lata, które płynęły nieubłaganie, niepotrzebnie tymi wątkami się zajmowano. I teraz, żeby już nie przedłużać odpowiedzi na zadane pytanie, to doprowadziło do tego, że upływały lata, a nikt nie zajmował się zabójstwem, porwaniem. A ja uznałem, że po pierwszych czynnościach, że tam nie ma innej możliwości. Jarek nie zerwał się. Ja zrobiłem od razu na początku, powołałem biegłego i zrobiłem taki portret psychologiczny, charakterologiczny Jarka. Gdzie wykluczono te wątki, którymi się zajmowano. Czemu tego nie zrobiono wcześniej? Nie wiem, nie oceniam tego. Wykluczył biegły, że jest to typ człowieka, który chce zerwać z dotychczasowym życiem, nagle zmienia swoje upodobania, swoje życie i wyjeżdża w góry, zrywa ze wszystkimi. Nie jest to typ człowieka, który popełniłby samobójstwo. To też takie były tam badane wątki. Przez długie, długie lata badano te rzeczy, które według mnie niepotrzebnie. Wystarczyło zobaczyć notes. Notes, który ja otrzymałem, notes Jarka, który się zachował. Bardzo ciekawa sytuacja przy tym notesie wyszła również. Jarek zawsze wychodząc do pracy, zawsze zabierał do torby dokumenty, w tym ten notes. I różne inne dokumenty miał przy sobie. Tego dnia okazało się, następnie narzeczona po kilku dniach zobaczyła, że te dokumenty są w domu, ale nie są w tym miejscu, w którym Jarek zawsze je trzymał. Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś te dokumenty po porwaniu Jarka i jego zamordowaniu podrzucił. Nie wiem, czy służby, czy osoby bezpośrednio stojące za jego likwidacją. Natomiast no, cały szereg bardzo dziwnych sytuacji. Kolejna sytuacja, tego też nikt nie sprawdzał przez lata. Jak wynika z zeznań dziennikarzy ówczesnej Gazety Poznańskiej, po kilku dniach weszły jakieś osoby do pokoju, w którym Jarek pracował i dokonały przeszukania jego biurka, zabierając różnego rodzaju dokumenty. Nikt tego nigdy nie sprawdził. Nie wiadomo, czy to byli policjanci, czy to byli przedstawiciele UOP-u, a być może byli to ci, którzy go, po prostu mówiąc brzydko, sprzątnęli, którzy go zamordowali i chodziło im o to, aby uzyskać informacje na podstawie tych dokumentów zabezpieczonych w jego biurku, co on wiedział, jak daleko były posunięte jego dziennikarstwa śledcze. Być może byli to przedstawiciele służb, my tego nie wiemy i oni chcieli się dowiedzieć, co Jarek wiedział, co tam było niebezpiecznego. Także cały szereg tych rzeczy nie było ruszanych. Ja powiedziałem 92-2011 rok, czyli proszę sobie policzyć, ile lat minęło, zanim zaczęliśmy prowadzić śledztwo dotyczące jego zabójstwa. Także te wszystkie sytuacje i te wszystkie elementy, o których teraz powiedziałem, niewątpliwie to poza wszelkim sporem wpłynęły na efektywność tego postępowania. No, ja bazowałem tylko i wyłącznie na de facto zeznaniach ludzi, ale proszę pamiętać, 20 lat od zdarzenia, więc każdy psycholog sądowy, kryminolog powie, że po 20 latach może być duży wpływ upływu czasu na wartość tych zeznań. I ja tylko bazowałem na tych zeznaniach. Nie miałem BTS-ów, tak powiedziałem, nie mogłem liczyć na peelingi, nie mogłem liczyć na kamery. Także no, to była wielka trudność tego postępowania, ale benedyktyńską według mnie pracą w postaci układania pewnych elementów jestem przekonany, że to co zrobiłem, zresztą to zostało nagrane, odtworzone na rozprawie sądowej, czyli przesłuchania tych osób, wskazuje, że do tegoż zabójstwa na pewno doszło, na pewno podżegał do tego Aleksander Gawronik i ciała prawdopodobnie nigdy również nie odnajdziemy, gdyż świadkowie zeznają, że no on został skutecznie, to ciało zostało zlikwidowane w postaci rozpuszczenia w kwasie, a potem szczątki rozwiezione w różne miejsca. Jeden ze świadków zeznał, że koledzy, którzy dokonywali tegoż,
którzy już nie żyją, dokonywali tego porwania w samochodzie jeszcze. Ja wiem, że to jest drastyczne, co powiem, natomiast no to jest w materiale dowodowym i to zostało już ujawnione publicznie na różnych spotkaniach. Tam była czaszka. To była czaszka najprawdopodobniej Jarosława Ziętary. Jeden z tych już nieżyjących osób zamieszanych w to porwanie miał powiedzieć, no Jarek, ty już więcej nic nie napiszesz. Także no, sprawa tak się skończyła i no, dowodowo dlatego było tak ciężko. Jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć, żeby mi nie uciekła. Ze strony obrony spotykałem się z zarzutami, że no co to są za świadkowie, skoro to są gangsterzy. No ja powiem tak, cała sytuacja rozgrywała się w takim środowisku, więc trudno, abym ja i tu tak powiem kolokwialnie znalazł świadków wśród, nie wiem, w wyższym seminarium duchownym, prawda, alumnów wyższego seminarium duchownego. To nie to środowisko. To było środowisko gangsterów, więc z tego środowiska rekrutowali się świadkowie. Dlatego też, ale uważam, że ci świadkowie zeznawali prawdę. Proszę pamiętać, że mam dwie opinie psychologiczne uznanych psychologów sądowych w Polsce, którzy stwierdzili jednoznacznie, że zeznania głównego świadka bezpośredniego są wiarygodne, logiczne, nie widać w nich żadnych tendencji do uzupełniania luk pamięciowych wymyślonymi historiami czy konfabulacji i należy je z punktu widzenia psychologicznego uznać za wiarygodne, a pojawiające się być może jakieś tam nieścisłości wynikają z upływu czasu. Panie prokuratorze, bo troszeczkę pan uprzedził moje pytanie, bo właśnie w tym materiale dziennikarskim, o którym wspominałem na początku, pojawiła się informacja, że ciało Jarosława Ziętary po jego zastrzeleniu właśnie miało wylądować w beczce i być rozpuszczone i jakieś części ciała właśnie miały zostać, tak? Najpewniej coś z kośćca, pan wspomniał o tej czaszce. To miało się odbywać gdzieś za budynkiem czy pomieszczeniem, w którym pracowali na co dzień celnicy, więc też tak naprawdę jakieś szczegóły tu się pojawiają. Ale patrząc na to wszystko, ja się tak zastanawiam, czy... Bo my rozpatrujemy tą sprawę, tak bym powiedział, osobno, nie? Znaczy my jak my, oczywiście, jako opinia publiczna, no pan głębiej na pewno i wiele rzeczy pan też wie, o których pan nie może powiedzieć publicznie, ale czy tak naprawdę gdzieś to morderstwo nie jest tak naprawdę... za przeproszeniem, poboczną sytuacją dużo, dużo większej działalności przestępczej. Nieważne, kto już w tym brał udział, czy służby, czy nie służby, bo nie do tego zmierzam, tylko, że być może i sam pan Gawronik, a może i on był tak naprawdę jeszcze pionkiem w tym wszystkim, czy próbował gdzieś pan zestawiać, na przykład, czy w tym czasie też coś dużo większego tak naprawdę się nie działo i tak naprawdę to dla nas to wątek główny, ważny, zabójstwo dziennikarza, a tak naprawdę w całym tym anturażu okoliczności wszelkich, które miały wtedy miejsce, to tylko był za przeproszeniem detal. Dziękuję za to, zanim odpowiem wprost na to pytanie, dziękuję za tą pierwszą część tego pytania, że ja nie mogę wszystkiego powiedzieć. Tak, i to też dotyczy tego, o czym rozmawialiśmy na początku i porozmawiamy w przyszłości. Proszę pamiętać, że ja mam dość bogatą wiedzę operacyjną, jak to się mówi naszym slangiem, zdobytą w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych. I problem polega na tym, że ja tej wiedzy w aktualnym stanie prawnym, który obowiązuje w Polsce, nie mogę przełożyć na tak zwany proces i to też jest duży, że tak powiem, cios w procesowe zakończenie tej sprawy. Mówiąc kolokwialnie, wygląda to w ten sposób, żeby tutaj naświetlić jednym zdaniem. Ktoś mi mówi, tak było i tak dalej, natomiast ta osoba mi mówi, ja tego panu na protokół nie powiem, ja tego nie podpiszę. A wszyscy wiemy, że ja do sądu mogę iść, mówiąc językiem prostym, albo inaczej uzyskać skazanie tylko i wyłącznie, jeżeli informacje pochodzące od osób będą w protokole, czy to protokole zeznań świadka, czy to w protokole wyjaśnień oskarżonego. Także dziękuję za to pytanie, bo to jest kolejny element wskazujący na to, jak ciężko jest w tej sprawie. Tam jest dużo elementów zdobytych wiedzy operacyjnej i niestety nie można ich w żaden sposób przełożyć na proces. Natomiast odpowiadając wprost na to drugie, tak. Wielokrotnie analizując tą sprawę, wielokrotnie nad nią myśląc, ja żyłem z nią, do dzisiaj ją żyję, to już tak to już zostanie chyba do końca. Wielokrotnie miałem takie wrażenie, że no Jarek padł ofiarą właśnie tej machiny, która się odbywała wtedy przy tych przemianach ustrojowych i po prostu no komuś wszedł za skórę, komuś nacisnął na odcisk i był elementem, który należało jak najszybciej wyeliminować, żeby ta machina mogła dalej się rozkręcać, czyli mówiąc krótko, żeby te interesy, w cudzysłowie oczywiście, te lewe interesy kwitły, żeby ta współpraca pomiędzy byłym establishmentem służb specjalnych a nowymi rodzącymi się biznesami układała się bez zakłóceń. Tak, wielokrotnie odnosiłem takie wrażenie, a nawet miałem kiedyś takie wrażenie, że ja już stałem się pewnym elementem, jak
jakiejś większej gry w tym całym, w tym całej historii, która zaczęła się właśnie od Jarka. Tak, tak. To potwierdzam, że tak to można odbierać, nawet nie tylko czytając o tej sprawie, ale mając wiedzę taką bezpośrednią, czy to operacyjną, czy procesową, jaką ja posiadam. Uda się tak naprawdę tą sprawę do końca doprowadzić? Ja wiem, że to ani ja, ani pan jako prokurator nie będzie sądził, ale według pana ona doczeka rozwiązania, ona doczeka sprawiedliwych wyroków sądowych, czy czegoś jeszcze brakuje, co mogłoby się przydać, żeby tak, no może nie w 100%, ale jednak z mocnym akcentem, z powrotem tak naprawdę, czy to na wokandzie, czy właśnie pracą prokuratora wcześniejszą udało się dotrzeć do tej sprawiedliwości, tak? No bo przecież wszyscy tego oczekujemy. Ja powiem tak, ten materiał, który udało się zgromadzić dowodowy, który pozwolił na oskarżenie Gawronika Aleksandra i ten materiał, który ukazał, jak to wszystko wyglądało, już jest w mojej ocenie wielkim sukcesem, że udało się ujawnić opinii publicznej, jak ta historia wyglądała. Gdyż w mojej ocenie niewątpliwie tak wyglądała, jak jest to napisane w akcie oskarżenia, że Jarosław Ziętara interesował się tymi lewymi interesami, za to zginął, że Aleksander Gawronik podżegał do tej zbrodni i to już zostało niejako ujawnione. Natomiast problem polega teraz dowodowo, prawda? Sądy póki co nie dawały mi, inaczej, coś na rzeczy jest, natomiast każdy dowód, który dostarczałem do sądu, był na zasadzie takiej rozpatrywany, no tak, ale to jest jeszcze mało, żeby skazać. Także w pewnym sensie, ja tak powiedziałem, czuję się w pewnym takim sensie społecznego wymiaru tej sprawy zwycięzcą. To mogę powiedzieć, bo udało się, powiedzmy sobie, póki jeszcze pewne osoby żyją, udało się ujawnić, jak to wszystko wyglądało. Natomiast czy my dowodowo będziemy w stanie skazać? No ja uważam, że w sprawie podżegania, czyli tym pierwszym, a jedynym póki co, znaczy pierwszym aktem oskarżenia, który został skierowany w tej sprawie w ogóle, uważam, że tam skazanie powinno zapaść i tu już byłaby pewna na pewno satysfakcja, już nie tylko powiedziałem w wymiarze takim dla mnie osobistym czy społecznym, ale byłaby to satysfakcja również w wymiarze prawnym, prawda? Tak, żeby te konsekwencje podżegający odniósł. Natomiast czy uda się? To ja wielokrotnie nad tym myślę. Miałem tysiące razy zadawane to pytanie, które mi pan teraz zadał. Powiem tak, problem polega po pierwsze na tym, że większość tych osób związanych, a być może już wszystkie, związanych z samym zabójstwem nie żyje. Pan Kaźmierczak, który wiele lat się zajmuje tą sprawą, on tam w tej swojej broszurce, którą wczoraj nawet widziałem, napisał, ile osób związanych z sprawą zginęło w bardzo dziwnych okolicznościach po samym zdarzeniu i osób, które miały wiedzę w tej sprawie. Także problem polega na tym, że te osoby już nie żyją. Natomiast wydaje mi się, że szansa jest tylko jedna, tak oceniając te lata pracy. Ktoś musi, jeżeli jeszcze takowy żyje, który ma tą wiedzę wiarygodną, bezpośrednią i wie dokładnie, kto zabijał, musi, mówiąc kolokwialnie, pęknąć i musi to powiedzieć. Być może taka osoba jeszcze istnieje. Jeszcze a propos tego, pan mi zadał bardzo ciekawe pytanie, ja nie zdążyłem na nie odpowiedzieć, czy ktoś naciskał w tej sprawie. Ja powiem inaczej. W tej sprawie była masa różnego rodzaju dziwnych zbiegów okoliczności. Ja to nazywałem tak zwanych wyrzutek. Proszę mi uwierzyć, ile zostało czasu przeze mnie poświęconego na wyjaśnianie tych wrzutek. To znaczy mówiąc, wyglądało to w ten sposób, że zgłaszały się przeróżne osoby, które miały wiedzę, gdzie są zwłoki ukryte, wiedzę, kto zabijał, wiedzę, kto strzelał. To wszystko były osoby, które nie miały kompletnie na ten temat wiedzy, natomiast dziwnym trafem do tej sprawy się zgłaszały, chcąc mnie ewidentnie skierować na tory takie, abym po prostu tej sprawy nie wyjaśnił. To też niestety wpływało negatywnie na to postępowanie. Nigdy nie zapomnę pierwsza z takich osób. Dowieziona została przez policję z kraju, z jednego z zakładów karnych. Policja mnie zapewniała, że jest to człowiek wiarygodny, który wiele już przekazał informacji organom ścigania i były wiarygodne. On stwierdził, że wie, gdzie jest zakopany Jarosław Ziętara, ma tą pewną wiedzę. I ta rozmowa trwała dość długo. W końcu zagrałem wabank, powiedziałem mu wprost w obecności policjantów. Jeżeli teraz wsiadamy w auto, jedziemy w to miejsce, on wskazuje mi, ja kopię w tym miejscu i rzeczywiście znajduję zwłoki Jarosława Ziętary, to on, ja wszystko zrobię, co w mojej mocy. Oczywiście prawnie, żeby to była jasność, bo tam się też pojawiały pewne ataki na mnie, że ja coś obiecałem, co jest w ogóle kompletną bzdurą, bo było prowadzone śledztwo w stosunku do mojej osoby, która nie wykazała najmniejszej uchybie. Powiedziałem mu, że wszystko zrobię, żebyś wyszedł, jeżeli za taką pomoc. I w tym momencie, kiedy wstałem od biurka i powiedziałem, proszę, idziemy, on wtedy pękł,
Powiedział, że on nie ma żadnej takiej wiedzy i że tutaj przyjechał. No oczywiście nie powiedział jego polecenia. I jeszcze jedna rzecz, to mówiąc o tym, bo tak mówię, to jest studnia, to jest tak, jak pan powiedział, naprawdę pan powiedział, idealnie pan to ujął. To dwa tomy, grube tomy mogłyby powstać, jeżeli chodzi o tą sprawę, historię, te wszystkie, które tam były badane i do czego ja tam doszedłem. Druga sprawa, proszę pamiętać, że osoby, które zeznawały w mojej sprawie. Dziwnym trafem, jedna z nich chociażby bezpośredni świadek zdarzenia, po wyjściu z więzienia, on zeznawał u mnie siedzący w zakładzie kary, natomiast od razu mówię, nie do mojej sprawy, ja go nie ściągałem, on odbywał karę w jakieś tam inne swoje zaszłości. Zeznawał jednoznacznie, że było tak, było to podżeganie i tak dalej. Dziwnym trafem po wyjściu zmienia nagle zeznania, nic nie pamięta, w ogóle zgłasza doniesienie na mnie, że ja wymuszałem jakieś zeznania, potem się wycofuje i tak bym podsumował to, bo to byłoby dużo mówienia o tym. Na rozprawie sądowej jawnej, gdzie byli wszyscy dziennikarze, stwierdził wprost, to jest na protokole sądowym zapisane. Mój adwokat polecił mi powoli wycofywać się z tych zeznań. Także proszę pamiętać, proszę zobaczyć kolejny element, który mnie spotkał w tej sprawie, czyli nagłe wycofywanie się świadków, którzy wcześniej, ten świadek, o którym mówię, czterokrotnie czy pięciokrotnie wcześniej, jednoznacznie cały czas to samo zeznawał. Tak było takie zdarzenie. Pojawia się szóste jego zeznanie, gdzie sam się zgłasza z adwokatem po wyjściu z tego zakładu karnego i okazuje się, że on zmienia całkowicie zeznania, że tak nie było, że może on się źle czuł, jak tak mówił. Także no, cały szereg działań obstrukcyjnych w tej sprawie był i to też na pewno wpłynęło na wynik. Natomiast tak powiedziałem, uważam za wielki sukces, że udało się to doprowadzić do sądu i ukazać opinii publicznej cały mechanizm działania. Na przykład też o tym wspomniałem, jeden z głównych świadków, bardzo ciężki jest zresztą w rozmowie, został nagrany. Wszystkie jego zeznania zostały dokładnie nagrane. I to uważam, że zrobiłem bardzo dobrą rzecz, chociażby z jednego powodu. Kolejna obstrukcyjna rzecz w tym śledztwie pojawiła się. Bodajże, nie wiem, chyba po 2 latach prowadzenia tego śledztwa, kiedy już realizowałem te zatrzymania, zostało zawiadomienie o przestępstwie w stosunku do mojej osoby. Przede wszystkim, że wpływałem różnymi metodami nielegalnymi na zeznania świadków. Prowadziło mi to prokuratura, Wydział Śledczy Prokuratury w Katowicach. Przez 3 lata byłem dokładnie sprawdzany, byli wszyscy przesłuchiwani i całe szczęście, teraz mogę powiedzieć z perspektywy, że ja te nagrania, że ja te przesłuchania nagrywałem i tam to i sposób tych przesłuchań, te w cudzysłowie manipulacje mogli zobaczyć wszyscy łącznie z sądem. No oczywiście sprawa została umorzona, bo tam, proszę, tak już powiem humorystycznie, no trudno, żebym nakłaniał do zeznań, zmuszał do zeznań człowieka, który, no, mówiąc krótko, mógłby mnie bardzo szybko unieszkodliwić, gdyż był wielokrotnie większy, silniejszy i wysportowany ode mnie. Także różne sytuacje mnie tam spotykały. To odnosząc się do tego ostatniego wątku, o którym pan prokurator powiedział, tak krótko i na temat, paroma zdaniami dosłownie, tak trochę z perspektywy czasu i pańskiego doświadczenia. Słuchają nas też przecież ludzie, którzy być może zastanawiają się nad wstąpieniem do służby, być może młodzi przyszli prawnicy i prokuratorzy. Bał się pan albo boi się pan dzisiaj? Powiem tak, i to też mówiłem chyba wielokrotnie. Przyjąłem pewną strategię tego postępowania i ona miała dwutorowy wymiar i uważam, że w pełni się sprawdziło to, co przyjąłem. Nagłośniłem tą sprawę. Że z tego względu, że po tylu latach i po tych sytuacjach, o których powiedziałem, braku tych dowodów, braku tych BTS-ów, kamer, etc., uznałem, że nagłośnienie sprawy przywróci wiarę niektórym ludziom, którzy wierzą w sprawiedliwość. I był to strzał w dziesiątkę. Jak ludzie zobaczyli, że sprawa jest poza poznaniem, że w sprawie coś się dzieje, a nie tak przez wiele lat się nic nie działo i było umorzone, zaczęli się zgłaszać. I to zaczęli się zgłaszać wartościowi świadkowie. To jest pierwsza rzecz. A druga, odpowiadając wprost, i tak pan prosił mnie wprost i na temat, nagłośnienie tej sprawy było pewnym elementem również, wydaje mi się, dla mnie pozytywnym. Z tego względu, że gdyby coś mi się wtedy stało, to te osoby, na które już postępowanie wskazywało, że mogą być zamieszane w to postępowanie, w ich interesie było to chyba, żeby mi się nic nie stało. Także tak, bałem się, to są już kwestie informacji niejawnych, ja już tu nie mogę więcej nic powiedzieć, natomiast to powiedziałem ostatnio chyba na spotkaniu z dziennikarzami, więc może powtórzę to. Nawet jedna z osób w tej sprawie powiedziała mi, że jestem ostatnią osobą żyjącą, która wie tyle na temat tej sprawy. Także tak, były sytuacje. Natomiast ja nie miałem wyboru. Dostałem tą sprawę i mogłem ją albo ją zrobić, albo trzeba było mi ją zabrać, z tego względu, że jak już doszedłem do pewnych ustaleń, wiedziałem, że nie mógłbym spojrzeć sobie w twarz przed lustrem, gdybym nie zrobił tego, co zrobiłem. Bardzo dziękuję, panie prokuratorze, za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że
udało nam się chociaż parę osób zainteresować tymi zagadnieniami, a być może nawet i odsłucha nas ktoś, kto jakąś wiedzę ma i będzie się... Chciał się podzielić. Tak, tak, tak. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie i za te pytania, gdyż tak naprawdę właśnie liczę na to, to jest bardzo pozytywny aspekt tego naszego spotkania, że być może ktoś, kto tego posłucha, zgłosi się i pomoże nam kolejnymi zeznaniami bądź czymkolwiek. Na koniec chciałem powiedzieć, była taka sytuacja po wyroku sądu pierwszej instancji w Poznaniu, kiedy zapadło uniewinnienie, zgłosił się do mnie człowiek, do którego Aleksander Gawronik w 1992 roku zadzwonił i prosił o zorganizowanie osoby, która skutecznie zlikwidowałaby Jarosława Ziętarę, czyli bardzo mocny świadek. Także być może to nasze spotkanie też przyniesie taki pozytywny efekt. Także ja bardzo dziękuję za to spotkanie, bardzo dziękuję za te pytania i proszę pamiętać, na koniec powiem tak, to co udało nam się w te kilkadziesiąt minut powiedzieć, to jest zaledwie niewielka część tego, co udało się w tym śledztwie ustalić. Niewątpliwie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Raz jeszcze dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku był prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, prokurator Piotr Kosmaty. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Do widzenia. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Twoja pomoc dla powodzian to teraz reklama w podcaście Na Celowniku. Zachęcamy wszystkie osoby i firmy do pomagania potrzebującym. Każdy wasz datek, finansowy, rzeczowy czy organizacyjny, na jakąkolwiek zbiórkę oddolną, NGO, szpital, szkołę, fundację czy schronisko dla zwierząt, na rzecz poszkodowanych i potrzebujących, wynagradzamy wspomnieniem o was na początku i końcu każdego premierowego odcinka podcastu Na Celowniku, co najmniej przez wrzesień i październik 2024 roku. Pomocy udzielili Fundacja i Ośrodek Szkolenia Combat Alert, Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa, Beata Weidemann, anonimowi darczyńcy i wolontariusze. Zachęcamy także do wsparcia zbiórki na rzecz młyńskiej rodziny. Szczegóły w opisie odcinka. Dziękujemy. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.